Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Mąż, druga część KG. Witam Państwa bardzo serdecznie. I moi gości w studiu. Adam Pawłowicz, były prezes, czyli Adama Pawłowicza, byłego prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, obecnie prezesa Consalnetu, Ryszarda Petru, dyrektora pionów banku PKO BP i Krzysztofa Rozena, partnera w KPMG. Proszę Państwa, na rynkach papierów wartościowych, no różne, w większości wzrosty, ale w Warszawie słaby spadek, 0,3% prawie. We Frankfurcie 0,03, wzrost w Paryżu o 0,2. No i cóż tu jeszcze widzę, i w Londynie o 0,1, także wzrost. Przypomnę, dzisiaj bardzo dynamiczne wzrosty w Tokio. Nikkei zyskał grubo ponad 4%. Waluty. Frank szwajcarski w tej chwili drożej taniał niedawno jeszcze, ale kosztuje nadal 3,12 zł. Euro także drożej 0,1%, kosztuje 4,02 zł. Dolar amerykański prawie bez zmian, 2,82 zł. I funt brytyjski 0,17% w górę, cena 4,62 zł. EKG. Czy jesteśmy dzisiaj bogaci czy biedniejsi? Kto zaczyna? Ryszard Petru. Jest trochę lepiej, bo wyglądało na to, że świat już jest nad przepaścią. Libia, Japonia, potem ryzyko skażenia radioaktywnego. Dzisiaj wygląda na to, że sytuacja jest bezpieczniejsza. W związku z tym możemy sobie wziąć ten oddech, że prawdopodobnie najgorsze nam nie grozi. Aczkolwiek widziałem szacunki, które mówiły o tym, że potrzebne są jeszcze 3 tygodnie, aby móc dokładnie ocenić, na ile ryzyko skażenia radioaktywnego w Japonii jest poważne, na ile nie. No problem polega na tym, i to chyba sytuacja trochę podobna jak w OFE, że możemy czytać wiele wypowiedzi ekspertów na temat tego, jak to wygląda naprawdę z tym skażeniem radioaktywnym w Japonii, ale nikt nie wie, o co chodzi. W związku z tym jedyne źródło wiedzy, jakie mamy, no to możemy się powołać na ekspertów, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem bardziej optymistyczny, jeżeli chodzi o przyszłość najbliższych miesięcy. Świat prawdopodobnie wyjdzie z tego zakrętu cało. My najczęściej mówimy tutaj o takich poważnych sprawach, jak rynki finansowe, akcje, widmo kryzysu globalnego. Ja bym powiedział tak, pamiętajmy o tym, że duża część społeczeństwa żyje na progu minimum socjalnego lub poniżej progu minimum socjalnego. Mówię w tej chwili o Polsce. I niestety trzeba powiedzieć, że to, co dzieje się w tej chwili z cenami żywności, z cenami pieczywa, cukru, cenami benzyny, powoduje, że ta część społeczeństwa staje się uboższa. I no, paradoksalnie wszyscy stają się niestety ubożsi, tylko relatywnie w mniejszym stopniu. Tak, ale ci, którzy wydają całe swoje dochody na bieżącą konsumpcję, stali się jeszcze ubożsi. Ci, którzy mają pieniądze i mogą je odkładać i inwestować, stają się bogaci. Rozwarstwienie w Polsce się pogłębia i warto o tym pamiętać. My musimy myśleć również o całości, jaką jest państwo i społeczeństwo. No tutaj może bym się zgodził z panem prezesem Pawłowiczem. Też była taka analiza, jeżeli chodzi o ceny żywności związane z cenami nawozów sztucznych, które są produkowane w Europie. Ze względu na limity CO2 te ceny nawozów rosną, koszty produkcji w Europie rosną, cała produkcja zostaje wyprowadzana poza Europę, co będzie się związało z tej, w tej analizie się mówi z tym, no, że też produkcja żywności będzie poza Europą, no i w związku z tym Europa będzie uzależniona od sprowadzania żywności spoza swoich granic, to też wpłynie na wzrost cen. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jest to właściwie działanie na własne życzenie, te procesy. Tutaj kilka razy ja o tym mówiłem, bo to jest trochę mój konik, że to CO2 i ograniczenia CO2 no po prostu są zabójcze dla Europy, dla przemysłu. Okazuje się teraz nie tylko dla przemysłu, ale i dla rolnictwa. Więc Europa sama skazuje się na niebyt czy na podrożenie kosztów życia, więc jeżeli to tak dalej pójdzie, to za kilka lat nie tylko my w Polsce, ale w całej Europie będziemy dużo ubożsi niż reszta świata. Ale tutaj dotykamy bardzo istotnej kwestii, powiedziałbym, systemowej. Czy myśmy, wyrywając się z komunizmu, aspirowali do Europy, wierząc, że to jest wolny rynek, to jest wolny świat? Tymczasem okazało się, że wpadliśmy w quasi-socjalizm, w którym coraz więcej sfer jest regulowanych. No, ale ja podam taki przykład, no, który dotyka nas codziennie. Dzisiaj nawet w prasie artykuły są na ten temat. Ceny cukru już są w tej chwili w Polsce po 6 zł.
Cukier kilogram. Ja nie używam cukru, proszę państwa, przepraszam, jeśli kogoś tutaj uraziłem. No, ale pewnie pan cukier, do czasu jakieś ciasteczka zjada, więc płaci pan za cukier w ciasteczkach. I dzisiaj masowo w internecie rozwinął się handel hurtowy i cukier jest sprowadzany z Niemiec, gdzie jest po mniej więcej 2,50, 3,50. Rynek działa. Działa tak zwany arbitraż, tak? I, no i na tym super, kapitalnie, tylko padliśmy wszyscy, jak porównamy ceny cukru dzisiaj w Europie versus naprawdę wolny świat, to okazuje się, że tak zwana reforma rynku cukru w Europie doprowadziła do tego, że dzisiaj cukier musimy importować. Panie prezesie, sam pan powiedział przed chwilą, że sprowadzany jest cukier z Niemiec po 2,50, prawda? Ale tam jest sprowadzany z zagranicy. Ale to znaczy, że nasze rozwiązania poza rynków europejskich. Nasze rozwiązania są złe. Sami sobie zgotowaliśmy ten los. Dokładnie. Jeżeli chodzi o to, o Ministerstwo Trzeba Rolnictwo, nie myśli o naszych interesach. Pełna zgoda, ale popatrzmy na to również jako na pewną systemową kwestię Unii Europejskiej. Ale zobaczmy, tak? że rynek jest przeregulowany w Europie. W sytuacji, kiedy mamy problem z atomowymi reaktorami i Angela Merkel, poszczególne kraje zastanawiają się przypadkiem, czy nie zmienić swojej polityki w tym zakresie, to kwestia CO2 znowu stanie na agendzie. No bo pomysł z limitem CO2 był taki, produkujcie coraz więcej energii atomowej. Jeżeli okaże się, że ta energia atomowa, że tak powiem, tak szybko produkowana nie będzie, podejście do CO2 będzie prawdopodobnie musiało być zmienione. Nic nie jest wieczne i brać trzeba pod uwagę to, że te pewne rozwiązania, które są złe, mogą być zmienione. EKG. Proszę państwa, ja przypomnę, że mogą nas państwo podglądać na stronach tokfm.pl, a także dyskutować z nami na Facebooku facebook.pl/tokfm. EKG. Sporo maili dostałem po wczorajszej debacie, proszę państwa. Witam panie Tadeuszu, Mirosław Drewień pisze. Zainteresowanie obejrzałem debaty i przy tym wszystkim dotuje mnie kwestia, w której proszę o pomoc. Rozdzielmy kwestię długu publicznego, a skupmy się na wyliczeniach samych składek. Mówi się, że OFE są drogie, ponieważ pobierają prowizję 3,5% wartości składki, wcześniej 7%, plus daje się 0,5% za administrowanie. I tu moja wątpliwość. Słyszę, że jeżeli część składki zostanie w ZUS-ie, to OFE nie będzie pobierało tej części prowizji i będzie taniej, więcej pieniędzy dla emeryta. Z innych opinii, jakoś mało o tym się mówi, wynika, że w ZUS-ie koszty obciążające składki, czy inaczej prowizja, wynoszą około 11-12%, czyli składka, która pozostanie w ZUS-ie, będzie obciążona tym kosztem. Jak jest naprawdę i co to, czy to oznacza taniej? Koszty ZUS-u to 2,8%, około 4 miliarda złotych. Natomiast miejmy świadomość tego, że w państwie koszty się liczy inaczej. Jeżeli ZUS robi wielki system informatyczny, prawda, który kosztuje na lata bardzo wiele, to nie liczy się to z naszej składki. My za to płacimy z naszych podatków. W związku z tym wrażenie może... Tak czy inaczej płacimy. Oczywiście zawsze płacimy, tylko jest to mniej widoczne. Jest to mniej widoczne. 4 miliardy złotych to jest połowa tego, co wydajemy na naukę i to są koszty ZUS-u. To jest olbrzymia armia urzędników. Przypomnę, na początku lat 90. w ZUS-ie pracowało 20 tysięcy. Przed reformą emerytalną 40, po wprowadzeniu informatyzacji ZUS-u 50 tysięcy. Według Dariusza Rosatiego, proszę państwa, koszty ZUS-owskie to mniej więcej 4%. Tak, Dariusz Rosati podał swojej publikacji. Formalnie 2,78, ale tylko nigdzie się wszystkich kosztów nie liczy po prostu. Ja przypomnę, proszę państwa, że w propozycjach Forum Obywatelskiego Rozwoju, czyli Leszka Balcerowicza, jest zniesienie w ogóle opłaty do otwartej składki emerytalnej. Od składki, czyli tej 3,5%, a pozostałe stawienie opłaty za zarządzanie, prawda? Czyli tutaj jest, i wydaje mi się, że tak czy owak, nie wiem dlaczego, tu w rządowym projekcie tego nie ma, że OFE trzeba zreformować. OFE muszą być jak najtańsze najbardziej konkurencyjne. Ale ja przypomnę, że, bo to jest kwestia techniki pracy nad tą ustawą. Przypomnę, że SLD akurat zgłaszało tą poprawkę i było gotowe pójść na pewne ustępstwa i poprzeć nawet projekt rządowy, ale oczekiwało zmian w tym zakresie, to znaczy zlikwidowania tej właśnie opłaty. I to nie zostało zrealizowane. Ja nie jestem jakimś wielkim sympatykiem SLD, ale warto powiedzieć, że ta technika, legislacyjna, w której się chce uchwalić ustawę w ciągu 2 tygodni bez żadnej dyskusji z opozycją, musi prowadzić do tego, że ten projekt będzie po prostu wadliwy. EKG. Dwie inne opinie. Chciałem podzielić się moją
oceną debaty według mnie zastosowane przez ministra Rostowskiego socjotechniki polegające na ciągłym przerywaniu wypowiedzi, uniemożliwieniu dokończenia jakiegokolwiek zdania i myśli przez profesora Balcerowicza oraz zwracaniu się po imieniu do profesora Balcerowicza wypacza całkowicie sens tej debaty. Niestety z przykrością także odebrałem fakt, że redaktorzy studiu mimo prób niestety nie potrafili zapanować nad tym sposobem prowadzenia dyskusji przez obecnego ministra finansów. Uważam, że merytorycznie racja jest bezdyskusyjnie po stronie profesora Leszka Balcerowicza. Pozdrawiam, Paweł, stały słuchacz z Krakowa. I inny mail od pani Klary. Witam. Po debacie Leszka Balcerowicza i ministra Rostowskiego tylko się utwierdziłam w słuszności postępowania rządu. Nie uważam, że język debaty był za trudny dla przeciętnie inteligentnego słuchacza. Zdziwiło mnie, dlaczego moderatorzy nie przycisnęli Leszka Balcerowicza do odpowiedzi na pytanie kilka razy zadane. Jakie są pozytywne skutki ich wydatków na dług publiczny? Jaka może być korzyść w dalszym przekazywaniu państwowych obligacji do otwartych funduszy emerytalnych, w ten sposób umożliwiając OFE na przestrzeni dłuższego czasu praktyczne przejmowanie państwa na własność? No, czyli tutaj jest z kolei mail za Jackiem Rostowskim. Jeden za Leszkiem Balcerowiczem, drugi zdecydowanie za Jackiem Rostowskim. Ale ten wcześniejszy mail powiedział coś ważnego. Znaczy, to jest ta myśl, którą ja przed przerwą chciałem wyrazić, że było to starcie kogoś, kto mówił o ideach, o tym, jak powinno być i podchodził do tego w sposób taki, powiedziałbym, bardzo merytoryczny, profesor Balcerowicz, i kogoś, kto był no, po prostu bardzo sprawnym politykiem, uprawiał socjotechnikę, czyli minister Rostowski. Wszystkie te chwyty, które tutaj słuchacz wymienił w mailu, zwracanie się po imieniu, przerywanie, no, miały na celu jedno, wyprowadzić profesora Balcerowicza z równowagi i nie dać mu możliwości do merytorycznego argumentowania. Znaczy, ponieważ walczyliśmy o pluralizm, to ja myślę, że tutaj te maile pokazują, że odnieśliśmy zwycięstwo i że ta debata była zwycięstwem, bo mamy pluralizm. I też chciałem się odnieść do wypowiedzi pana prezesa tutaj Pawłowicza przed chwilą. Mówienie, że minister Rostowski był niemerytoryczny, był politykiem, nie przedstawiał kwestii politycznych, jest dużym nadużyciem akurat w mojej opinii. Tak? Akurat mnie się wydaje, że był dużo lepiej przygotowany, jeżeli chodzi o liczby, jeżeli chodzi o podawanie faktów. Oczywiście profesor Balcerowicz mówił o pewnych ideach, natomiast nie potrafił powiedzieć, na podstawie jakich badań to było wyliczone, na podstawie jakich reform była wprowadzona reforma. Okazało się, że wcześniej była tylko reforma w Chile. Nieprawda, w Szwecji więc, była. No ale, no ale dobrze, była w Szwecji, no to były dwa kraje. Czy na podstawie dwóch krajów można... Bardzo wiele krajów było. No ale tego, potem, to nie padło. Ale wcześniej... To nie padło. Ja się zgadzam z pewnymi ideami, tylko ja bym się zgodził w 100% z profesorem Balcerowiczem, pod jednym warunkiem, o którym tutaj też wcześniej wspominałem. Gdyby OFE było dobrowolne. I wtedy każdy miałby możliwość wyboru i mógłby decydować, w jaki sposób chce oszczędzać. Jedno chcę powiedzieć. Ja nie mówię, że minister Rostowski nie był merytoryczny. Absolutnie używał argumentów również merytorycznych. Natomiast stopień przygotowania socjotechnicznego ministra Rostowskiego, łącznie z infografikami i tak dalej, którymi nie dysponował profesor Balcerowicz. Dysponował profesor Balcerowicz, tylko nie wykorzystał. No tak, nie wykorzystał. Proszę? Z winy? Proszę z winy państwa, czego? Z winy tego, że panowie poszli swoją ścieżką i nie trzymali się, można powiedzieć, w pewnym sensie zasad i odpowiadali na pytania tak, jak chcieli. Z takiego powodu. A mieli... Nie, zaraz. Nie, nie no, w takim sensie, tak, że... Panowie. Żartujemy, W takim sensie, że zaczęli się po prostu najzwyczajniej w świecie okładać i nie odpowiadać na pytania, konkretne pytania, tylko gdzieś tam dryfować zupełnie w boczne wątki. To chciałem powiedzieć, to był celowy zabieg ze strony ministra Rostowskiego i on tą debatę w moim odczuciu wygrał, choć ja się z jego argumentami nie zgadzam, ale moim zdaniem dobrze, od strony pana medialnej tak wygrał było. Minister Rostowski, zdaniem pana Krzysztofa Rozena wygrał Leszek Balcerowicz. A ja mogę powiedzieć, gdzie są... Ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że nikt nie wygrał, natomiast moim zdaniem wygrała publiczność. Polska. Informacje, Radek. Informacje wracamy do EKG.